Rok szkolny za nami. Czas na upragnione wakacje. Dziś uczniowie wszystkich rodzajów szkół odebrali świadectwa. Wielu z nich z wzorowymi ocenami. Poproszę w stanie osoby, które nie mają jeszcze świadectw. Moi drodzy, to są osoby wzorowe, tak? Mam nadzieję, że jeszcze większa ilość osób dołączy do nich w przyszłym roku, tak? Trudno było zdobyć pasek, Gracjan? Tak, było. Na ten dzień czekaliście od samego początku roku szkolnego. W końcu nadszedł. Ja wiem, że jesteście tutaj, ale myślami już gdzieś daleko na wakacjach. Bawcie się, korzystajcie z uroków lata, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie. Moi drodzy, chciałabym w dniu dzisiejszym pogratulować wszystkim sukcesów. I tych dużych, i tych maleńkich. I życzyć wiary w to, że w przyszłym roku tych sukcesów będzie dużo, dużo więcej. Moi drodzy, są dzisiaj z nami również uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Dla was jest to koniec pewnego etapu edukacji. Przed wami nowe wyzwania, nowe możliwości. Pamiętajcie, że jesteście wspaniałymi ludźmi i wierzcie w swoje możliwości. Kochani, mam nadzieję, że naszą szkołę będziecie wspominać wiele razy i wiele razy jeszcze w myślach będziecie do nas wracać. Życzę wam wszystkiego najlepszego na nowy początek. Zarówno sukcesów w pracy, w życiu zawodowym, jak i na gruncie osobistym. Chciałabym również dzisiaj podziękować kadrze pedagogicznej za trud włożony w wychowanie, edukację wszystkich naszych uczniów, bo ich sukcesy to również wasze sukcesy. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim natomiast życzę wspaniałych, słonecznych, radosnych wakacji. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, abyśmy mogli się spotkać 1 września z nowymi siłami, naładowanymi bateriami
gotowi do nowego roku szkolnego, nowej wytężonej pracy. I jeszcze raz wspaniałych, udanych wakacji. Teraz pozostało pochwalić się osiągnięciami rodzicom i rozpocząć wakacje. Kończący się dzisiaj, jak i poprzedni rok szkolny, to były lata szczególne, bo edukacja odbywała się na różne sposoby w związku z koronawirusem. Właśnie rozpoczęte wakacje mają szansę być pierwszymi normalnymi, bez większych obostrzeń. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy wspaniałych wakacji.